Witam wszystkich w kolejnym filmiku. Dzisiaj pokażę Wam moje ulubione gadżety urodowe. I nie da się ukryć, że jestem wielką gadżeciarą. Bardzo lubię różne ciekawe sprzęty, czy to w kuchni, czy to w łazience. Bardzo lubię różne takie właśnie elektryczne, fajne gadżety, które ułatwiają życie na co dzień. No i również jeżeli chodzi o makijaż, o paznokcie, to mam kilka takich bardzo fajnych rzeczy, które sprawiają mi radość, ułatwiają mi pracę, ułatwiają mi organizację i również są takimi ciekawostkami. I na pewno są to rzeczy, które docenią osoby bardzo wkręcone w świat urodowy, no nie da się ukryć. Są to bardziej takie rzeczy, które faktycznie będą potrzebować albo chcieć osoby, które już troszkę w makijażu siedzą, bądź po prostu są bardziej rozwinięte w temacie urodowym, więc jeżeli się utożsamiacie z tym, co ja lubię i naprawdę jesteście mocno wkręcone w świat urody i chcecie poznać moje ulubione gadżety, to zapraszam do oglądania. Pierwszą taką rzeczą będzie pudełeczko, które znalazłam w Muji. Kilka innych rzeczy pokażę Wam również z Muji, ale to pudełeczko znalazło u mnie idealne zastosowanie i myślę, że na niejedną taką rzecz możecie przeznaczyć takie właśnie pudełeczko z przedziałkami małe. Ja poświęciłam to pudełeczko na rzęsy i jak widzicie mam super podzielone, mieści mi się sześć par rzęs i one są świetnie widoczne, są na swoim miejscu. Łatwo widzę, jaki mam model, zamykają się fajnie, mogę zabrać ze sobą w podróż, tak, bo jestem taką osobą, która zabiera całe pudełko różnych rodzajów rzęs w podróż. No i to jest naprawdę świetne rozwiązanie, bo zwykle te rzęsy mi się gdzieś tam majdały, naprawdę co chwilę gdzieś jakieś zdechłe pająki, ja tak mówię, gdzieś leży jakieś rzęsa, to jest zdechły pająk. Co chwilę gdzieś się mi zawieruszyły, a tutaj mam ładnie poskładane. Mam kilka takich pudełeczek i one sobie fajnie siedzą, bo ja nie lubię wkładać, wyciągać do tych oryginalnych pudełek, jakoś mi to drażni, wolę sobie otworzyć i mieć kilka modeli i dużo mniej to miejsca zajmuje i jeżeli macie dużo również rzęs, dużo używacie, może nawet tych samych, tylko na przykład czasami do pary, jedna lewa jest jeszcze ok, a prawa się zepsuła, więc fajnie ją zachować i potem sobie powiedzmy nosić na zmianę. I te, które noszą rzęsy, to wiedzą, o co chodzi, więc taki organizer na rzęsy na pewno to jest świetna sprawa. I jak już jesteśmy przy Muji, przy organizowaniu, to te pudełka z Muji, które kiedyś zamówiłam w ilości naprawdę ogromnej, mam ich kilkadziesiąt w różnych rozmiarach i kształtach, są naprawdę świetne, bo możemy tutaj schować pędzle, kredki, wszystko sobie ładnie stoi, możemy nakładać jedno na drugie, możemy kłaść sobie fajnie w takich mniejszych, jak widzicie tutaj mam błyszczyki, pomadki, jedno na drugie sobie układam i świetnie to wygląda i również mało miejsca zajmuje. Również te długie takie się świetnie mieszczą do szufladki i mieszczą pudry. Jak widzicie tutaj mnóstwo pudrów się zmieści, idealnie mają właśnie rozmiar, kształt, żeby przechowywać kosmetyki, więc organizacja pokoju do makijażu jest moim zdaniem istotna, jeżeli chcemy się jakoś odnaleźć w tych produktach i również chętniej nam się to używa. To ten świat urodowy naprawdę ma nam sprawiać wielką przyjemność, więc dobrze jak jest ładnie poukładany. Muji mamy również w Polsce, więc nie ma problemu, mają ogromny wybór różnych szufladek, pojemniczków, kubeczków do organizowania wszystkiego, nie tylko makijażu, możecie przeznaczyć każde pudełko do czego tam chcecie i naprawdę to pięknie wygląda, tak schludnie, przejrzyście przez to, że te na przykład szufladki są akrylowe, wszystko widać, co jest w środku, bardzo ładnie to wygląda i na pewno każda z Was, która zbiera kosmetyki, to chce mieć je ładnie wyłożone, żeby się fajnie patrzyło i tego przyjemniej używało, także bardzo, bardzo polecam takie właśnie organizery. I będąc już przy organizacji, to jeżeli lubicie makijaż oka, to na pewno posiadacie wiele cieni i najlepszym sposobem zbierania cieni jest zbieranie wkładów, bądź wyciągania z opakowań tych pojedynczych cieni i wkładanie ich do paletek. To jest świetna rzecz, jeżeli właśnie macie dużo cieni, chcecie je sobie ładnie poorganizować, bądź jeżeli pracujecie w zawodzie profesjonalnej wizażystki, to taka paletka to jest absolutny must. Możecie je sobie fajnie podzielić na wykończenia, na odcienie, na kolorystykę, na firmę, co Wam się tam podoba i puste paletki są różne na rynku. Ja mam taką małą Z palet. Moim zdaniem
Niestety mi się nie spełniła, bo ja ją kupiłam parę lat temu i teraz tak jakby ta folia zaczęła odchodzić od tego papieru, bo ona to jest taka papierowa paletka, która jest owinięta w taką folię, ona zaczęła się zapowietrzać i wygląda to teraz bardzo niechlujnie, nieschludnie. Nie podoba mi się to i dużo bardziej wolę plastikowe paletki. Również te z Manka są bardzo fajne. Mam taką otwieraną jak książka, mam taką z przejrzystym wieczkiem do wyboru do koloru, ale moje serce skradła bez wątpienia paletka z Inglota, to jest Flexi Palette i strasznie mi się podoba, przez to, że jest biała, przez to, że ma taki kształt, nie jest taka podłużna, tylko jest, no jest prostokątna, ale jest bardziej kwadratowa niż prostokątna, jeżeli wiecie o co chodzi. Te na przykład z Maka są bardziej takie podłużne, jakoś bardziej taki kształt większej powierzchni, tak jak patrzę i widzę tak fajnie wszystkie cienie, mi bardziej odpowiada. No i ten system tutaj z tym magnesem mi się strasznie podoba, ponieważ możemy, ja tutaj mam dwie paletki, jedną mam aktualnie pustą pod spodem i możemy sobie założyć jedną w drugą i trzymać sobie tutaj wiele cieni, czy to w szufladzie, czy zabierając właśnie do pracy. No świetna paletka, naprawdę bardzo polecam i wcale jest niedroga i, no i pięknie wygląda. Ja bym chętnie, jakbym miała jakieś stare, brzydkie, bym je wywaliła i zamieniłaby na wszystkie te, ale te z Maka jeszcze dają u mnie radę. Także tutaj czekają na kolejne cienie. Czeka ta paletka i naprawdę świetna. Świetny gadżet dla każdej maniaczki makijażu oka. I takie teraz małe gadżeciki metalowe. Ja nie mogę się obejść bez mojej szpatułki. To jest po prostu taki drucik spłaszczony z jednej i z drugiej strony, ale tak bardzo ułatwia pracę, szczególnie jeżeli dużo malujecie kremowymi produktami, bądź nawet jeżeli chcecie higienicznie wyciągnąć, albo macie długie paznokcie i chcecie wyciągnąć sobie na przykład cień w kremie, bądź nawet krem pod oczy. Ja bardzo często korzystam z takich szpatułek, żeby sobie właśnie wygrzewać krem pod oczy, który jest zazwyczaj w małych słoiczkach i ciężko się tam dogrzewać w długich paznokciach. I świetnie wydłubuje różne kremowe produkty z paletek i pozwala nam je sobie mieszać. I ja korzystam z tego ciągle, różnie wygrzebując żelowy eyeliner czy jakieś inne produkty, wyciągam sobie na dłoń bądź na paletkę. A paletka, o jakiej powiem, to będzie paletka z Kreolanu. To jest zwykła metalowa paletka tego typu i możemy sobie świetnie mieszać na niej różne produkty. W sensie, jeżeli próbujemy sobie na przykład wymieszać szminkę albo podkład i nie musimy tego robić na dłoni, bo powiedzmy nie mamy potem ochoty tylko mieć na dłoni i coś sobie uwalić. Ja zawsze jak mam coś na dłoni, to potem gdzieś dotknę i już jest wszystko brudne. Tylko dużo lepiej i przyjemniej robi się to na właśnie takiej palece i poza tym to jest takie lustereczko i ono ładnie odbija światło i lepiej widzimy kolor na tym. I możemy sobie fajnie zestawiać różne odcienie i mam zawsze pod ręką, możemy odłożyć, potem zabrać i wszystko jest czyste, ładne i również w pracy profesjonalnej to bardzo fajnie wygląda, jak mieszacie sobie na takiej palece. To jest również taka ciekawostka dla klientki, która sobie tam obserwuje, sobie tam tworzycie. To jest taki, myślę, bardziej artystyczne, jeżeli właśnie mamy taką oprawę pracy. Dla mnie by to było bardzo ciekawe, jeżeli bym nie znała świata urodowego, na pewno bym zapytała, co to jest, dlaczego i tak dalej. Takie małe naprawdę drobnostki, drucik i kawałek metalowej blaszki, a naprawdę świetnie, świetnie się sprawdzają i ułatwiają pracę. Kolejną taką paletką jest paletka firmy Beauty Blender. Tak, nie tylko gąbeczki tworzą, ale również taką właśnie paletkę do mieszania różnych rzeczy. I w sumie mamy tutaj dwie paletki. Jedna to jest taka bardziej jak paleta malarza, gdzie wkładam sobie palet i możemy mieszać. Ma na pewno większą powierzchnię niż ta metalowa. No i jest przezroczysta, więc jeżeli ktoś woli na takiej powierzchni mieszać, pracować, to ta będzie odpowiedniejsza. I bardzo podoba mi się to, że w środku mamy też szpatułkę plastikową, którą bardzo łatwo można wygrzebywać, bo się ugina, wygrzebywać i mieszać te produkty w tych zagłębieniach, a te zagłębienia znowuż są idealne, jeżeli pracujemy z dużą ilością produktów płynnych, to wtedy na takiej blaszce mogłoby nam się to wszystko gdzieś tam rozlać, a tutaj mamy taką kontrolowaną ilość i powierzchnię, z której na pewno z łatwością będziemy korzystać, jeżeli właśnie zajmujemy się makijażem bardziej profesjonalnie i dużo, dużo mieszamy różnych produktów ze sobą. Także to jest naprawdę bardzo fajny i przydatny gadżet.
No i moje piękne złote szczypce. Te szczypce są zawsze ze mną, kiedy doklejam rzęsy, ponieważ pozwalają mi po doklejeniu rzęs pościskać je troszkę i sklejają mi naturalne ze sztucznymi, że nie mam takich wystających włosków, tylko wszystko jest ładnie przyklejone, bo tuż do rzęs działa jak klej i wszystko się ładnie łączy ze sobą. Więc takie szczypce są na pewno moim niezbędnikiem, moim ulubionym gadżetem przy klejeniu rzęs. Wiem, że ciężko coś takiego dorwać. Ja swoje pierwsze znalazłam na iMacie 2 lata temu. Te akurat się udało znaleźć mojej przyjaciółce z Perfect Eyelashes, z którą stworzyłam rzęsy i te są sygnowane Perfect Eyelashes by Katosu i są złote, mój ulubiony odcień. Będą na angielskiej stronie niedługo, stronie salonu, a w Polsce czy się pojawią, nie wiem. Jeżeli macie okazję gdzieś coś podobnego dorwać, to możecie znaleźć właśnie takie zastosowanie do takiego narzędzia do sklejania rzęs. Następne metalowe szczypce to już będzie pęsetka firmy Tweezerman, która ma ostre zakończenie. Teraz w tej chwili nie używam zwykłej pęsetki, używam tylko tej i jest fenomenalna, też jest bardzo ostra, także trzeba uważać bardzo z nią, ale co ona robi? Potrafi wyrwać jak najmniejszy po prostu włosek, więc jeżeli oglądacie swoje brwi w powiększeniu, w lusterku z powiększeniem i widzicie takie malutkie włoski, których nie wyrywa normalna pęsetka, to ta sobie poradzi. I jak te małe włoseczki was tak denerwują jak mnie, jak je widzę, to takie narzędzie, które pozwala je wygmerać, jest na pewno gadżetowym niezbędnikiem na mojej toaletce. Ja je kupiłam w bucie, chyba za 20 funtów, pomyślałam, że drogo jak na pęsetkę, ale nie żałuję i to jest też rzecz, która na pewno będzie z nami na długie, długie lata, jeżeli nie zgubimy, to nie jest rzecz, która się psuje czy tam tępi. A chociaż miałam kiedyś stępioną pęsetkę i naostrzyłam ją na pielniczku do paznokci, mimo że taki mały sposób wam jeszcze sprzedam, właśnie przeciągałam na pilniczku do paznokci, tak jakbym nóż, powiedzmy, ostrzyła. Takich, mi się wydaje, spiczastych pęsetek używa się przy klejeniu rzęs, tak, przy przedłużaniu rzęs metodą 1:1, a tutaj mamy wersję do wyrywania brwi. I ta pęsetka również świetnie mi się sprawdza, jeżeli potrzebuję zrobić jakąś precyzyjną pracę, na przykład nabieranie jakichś małych jetów, które chcę gdzieś potem nakleić, jak pokażę wam to w filmiku z ślepą cyganką niedługo, to właśnie doklejałam moje brylanciki na twarzy właśnie tą pęsetką i ułatwiało mi to bardzo pracę, ponieważ palcami czy zwykłą pęsetką tego tak precyzyjnie nie zrobiła. One mi świetnie szybko chwytały każdy element i z łatwością mogła je sobie przykleić. Także bardzo, bardzo polecam, bardzo świetna i przydatna rzecz, no gadżet dla mnie niezbędny. I teraz kilka gadżetów do paznokci, które bardzo ułatwiają mi dbanie o paznokcie na co dzień. I moje nowe odkrycie to jest Velvet Smooth, taki elektryczny system do pielęgnacji paznokci. Ja również poluję na tą diamentową elektryczną taką tarkę do stóp, a to jest po prostu rzecz do paznokci. Jeżeli przygotowujecie swoje paznokcie pod lakier, bądź nie nosicie lakieru i lubicie, jak one są ładnie wyrównane, te nierówności na paznokciach, no, potrzebują być starte, żeby ten paznokieć wyglądał na ładny, błyszczący, potem wypolerować go i wygląda naprawdę ładnie i zdrowo, czy to na stopach, czy na dłoniach. Bądź jeżeli właśnie przygotowujecie swoje paznokcie pod lakier, również muszą być takie równe, żeby lakier ładnie wyglądał. To taka polerka, no, niesamowity gadżet, bo bardzo fajnie się tego używa i moim zdaniem lepiej sobie radzi z wyrównywaniem płytki paznokcia niż taka polerka w takim bloczku, ponieważ ona ma tutaj taką fajną końcówkę, wygląda trochę jak żelazko i ona fajnie sięga do wszystkich zakamarków, gdzie taki bloczek nie zawsze mi wszędzie sięgał, zwykle sobie tylko po powierzchni tutaj z przodu polerowałam czy wyrównywałam powierzchnię, a tam do boków, do kącików tutaj nie chciał mi dojechać, a ten gadżecik super sobie z tym radzi. Mamy trzy końcówki, jedna taka z takim grubszym ziarenkiem,
druga z takim lżejszym i trzecia polerująca. Używa mi się tego naprawdę bezproblemowo, jak większość w sumie gadżetów elektrycznych odpalają większość pracy za nas, więc wystarczy, że włączę sobie, ustawię któreś z prędkości, mam jedynkę albo dwójkę, zazwyczaj tą szybszą dwójkę, i przykładam do płytki paznokcia i nie wiem, jak długo musiałabym się namachać takim bloczkiem, żeby osiągnąć taki efekt. Rachciach naprawdę i bardzo szybko można sobie paznokcie przygotować. To jest takie lekkie urządzonko na jedną bateryjkę. Świetnie się tego używa i również nawet mojego męża przekonałam do wypolerowania paznokci, ponieważ nie wygląda to jak zwykły pilniczek, tylko to jest coś takiego, wiecie, gadżeciarskiego, takiego ciekawego, nowego, więc z przyjemnością mi się poddał do wypolerowania jego paznokci. Także świetna rzecz i również wykańczam sobie potem skórki, smarując takim właśnie olejkiem, również z Scholl. Ma bardzo fajny skład i ładnie pachnie i na długo nawilża moje skórki, także to jest świetny duet, jeżeli właśnie lubicie dbać o paznokcie i chcecie, żeby wyglądały pięknie i zdrowo. I następny gadżet do paznokci to jest moja lampa. Lampa UV, której używam do utwardzania lakierów hybrydowych, których obecnie używam. I ja jakoś, jak zaczęłam, to nie chciało mi się kupować jakiejś takiej wypaśnej lampy, myślę, takiej, widziałam też takie na jeden paznokieć nawet, takie małe lampki albo takie, takie stojące, różne droższe, ale jednak poszłam na eBay i kupiłam najtańszą, najlepszą i jednak świetnie się sprawdza i nie tylko do utwardzania paznokci, ale również czasami używam jej do podświetlania tła, żeby moje cekiny z tyłu migotały troszkę na taki fajny niebieski odcień, więc dla mnie ma dwa zastosowania moja lampa, ale jeżeli chodzi o jej funkcjonalność, świetnie się sprawdza, mam już ją ponad rok, kosztowałam chyba 11 funtów, bardzo niedużo. Jest duża, fakt, ale świetnie działa, więc to jest na pewno mój niezbędny gadżet do moich paznokci, no bo hybrydowe to są teraz moje naj, więc bez niej bym się nie obeszła. No i taki mały, fajny gadżecik dla maniaczek paznokciowych, czyli próbniki, to się tak nazywają, próbniki, testery, takie jak macie w sklepie, które prezentują kolekcję danych lakierów. I jeżeli macie dużo lakierów, bądź w czarnych opakowaniach jak moje i nie wiecie, jakie kolory w środku, to taki próbnik to jest absolutnie niezbędnik, jeżeli nie chcecie szukać danego odcienia, otwierać każdego opakowania. Możecie to zrobić również na kartce podpisując, ale moim zdaniem takie próbniki wyglądają ładnie i zawsze możecie sobie fajnie przymierzyć dany kolor do paznokcia i zobaczyć, na jaki dzisiaj mamy ochotę. Więc to bardzo mi się podoba, więc takie próbniki to jest na pewno fajny, taki przyjemny gadżecik, jeżeli macie właśnie dużo lakierów. I to były wszystkie moje małe gadżeciki, które chciałam Wam pokazać. Oby się Wam coś spodobało, przydało. Mam nadzieję, że coś wykorzystacie i koniecznie podzielcie się swoimi ulubionymi gadżetami urodowymi. Podzielcie się w komentarzach na dole. Poczytamy sobie wszyscy, co tam ciekawego macie u siebie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pozdrawiam!